Ja chciałem przez nie podziękować Elizie, mamusi Elizy i firmie, z którą już od jakiegoś czasu współpracujemy. Już mieliśmy jeden event, bardzo też udany. I cieszę się, że znalazłem taką wspaniałą życzliwość i wsparcie dla kultury sztuki. Od więcej takich, że tak powiem, podmiotów ekonomicznych, które są tak otwarte i rozumieją, że artyści zawsze potrzebują, no, żeby też współpracować na wielu płaszczyznach, no, to zawsze przepraszam, no, trudno sobie wyobrazić, żeby Michał Anioł, najgorsze, że się nie przymierzam do Michała Anioła, żeby kupował sobie sam marmur w Karaży, prawda, i go jeszcze woził. No, no, wiadomo, że to wszystko potrzebuje też jakiegoś wsparcia i otoczenia jakąś opieką artystów. Mimo, że czasami niektórzy już za życia dzisiaj sprzedają bardzo dobrze obraz, ja też na to nie narzekam, ale mimo wszystko jest potrzebne jakieś finansowe wsparcie i zresztą to też wizerunkowo fajnie działa, że biznes nie odcina się od kultury, tylko ją wspiera i na pewno złotymi literami chciałbym się dzieje sztuki. A to, co pokazuje, to jest jedno z moich dróg artystycznych. Oczywiście maluję swoje ukochane pastele i nigdy od nich nie odstąpię. I wiadomo, że w dziedzinie pasteli odnalazłem siebie, jakby swój świat, swoją technikę, swoją wizję świata. No i to, co jest najlepsze na pewno w malarstwie. No ale gdzieś w pewnym momencie chciałem poszukać innych dróg wyrazu artystycznego i stąd te abstrakcje. No można powiedzieć, abstrakcja z abstrakcją. No, o abstrakcji napisano tomy dzieł z historii sztuki, z krytyki. Jackson Pollock, kiedy zapytamy, no bo Państwo pamiętacie, co Jackson Pollock malował, on tak lał tą farbę na tych płótnach. A Bacon mówi, że to takie makarony ten Pollock maluje, oni się tak właśnie sobie wytykali. Powiedział, jak go zapytano, czym jest, znaczy, że ty malujesz naturą, no i ja jestem naturą. Tak? Ale myślę, że sztuka abstrakcyjna jest jedną z rodzajów sztuk, w której się można wypowiadać równie swobodnie jak w każdej innej. I też zawsze przytaczam przykład Gerharda Richtera, najdroższego malarza obecnie na świecie, który ma 84 lata. On maluje wszystko. Ja widziałem go wielką wystawę w Waszyngtonie, jeszcze bardzo lubię jego malarstwo. Jedna sala była abstrakcji, druga była malarstwa XVII-wiecznego w konwencji malarstwa niderlandzkiego, trzecia była realistyczne malarstwo. Więc ten facet maluje wszystko. Więc ja uważam, że no, każdy artysta ma prawo, czy jak ma taką potrzebę wypowiadania się w innym medium artystycznym, to może zrobić. Ja potrzebę znalazłem i to jest owoc tego. No, więc myślę, że Państwo sami coś w tym odnajdziecie, przynajmniej energię płomienną, jak sądzę, zawartą w tego obrazu. Także dziękuję serdecznie za przybycie, że Państwo znaleźli czas. Miło mi, że tu jest wielu moich, myślę, fanów i przyjaciół, którzy też kupowali moje obrazy. I chciałem teraz, żeby mój przyjaciel Krzysztof Kuli, znakomity artysta malarz, wieloletni dyrektor, prezes Stowarzyszenia Pastelistów, no człowiek ikona, można powiedzieć, kultury, nie tylko sądeckiej. Chciałem, żeby Państwo powiedział. Ryszard idzie drogą dwutorową. W tym, co powiedział przed chwilą o tych swoich pastelach, do którego ja się też trochę przyczyniłem jako prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, on jest trochę moim wychowankiem, bo był bardzo młodym człowiekiem, ja miał pierwszą wystawę u mnie w BWA. No, zachęciłem go w jakiś sposób właśnie, żeby tą drogą, jak to się mówi, szukał, to znalazł formę, znalazł przekaz, znalazł myśl, znalazł nastrój. I to były rzeczy, które wyraża sztuka. Ja sztuka się stopniuje, prawda? Gdzieś tam ten kres jest wysoko, nie wiem gdzie, prawda? Ale jest pewne minimum sztuki. Nie można zejść poniżej pewnego jakiegoś kanonu piękna, kanonu szanowania widza, szanowania samego siebie. Natomiast abstrakcja w każdym wydaniu nie ma granic, nie wiemy jaka ona jest, prawda? Jest plamą, jest werwą, jest najwyżej jakąś temperaturą, żywiołem, jak powiedziałem. Rysiu chce pokazać nam tutaj tsunami swojego temperamentu, swoich możliwości kolorystycznych, swojego uwolnienia się od tego skupienia, od tej dyscypliny, którą miał w pastelach. Zawsze jest to pytanie, czy tak wolno? Czy artyście wolno, powiedzmy, zdradzić samego siebie lub porzucić samego siebie na jakimś rozstajach dróg, a przejść do zupełnie innego, nieskrępowanego wyrazu, zaskakujący swoich fanów, swoich wielbicieli, swoich wieloletnich czasami przyjaciół. Wolno.
Artyście wszystko wolno, artyście nawet wolno się ożenić, jak niektórzy mówili. Bez przesady. Jeżeli chce, no, być człowiekiem społecznym. I dlatego u Ryszarda Miłka frapuje mnie ta dwoistość. A ta dwoistość jest jeszcze inna. Z jednej strony ta sensualna, wynikająca z uczucia, z jakiegoś niesamowitego napięcia, serdeczności pewnej, jakiejś wrażliwości. A z drugiej strony to, że on jest niesamowicie zimnym, wyrachowanym intelektualistą. Prawda? Człowiek, który przeczytał właśnie wszystkie możliwe książki o sztuce, zna wszystkie filmy, jest na bieżąco we współczesnej eseistyce artystycznej i nie tylko. Łączy tą zmysłowość, tą wrażliwość i tą właśnie gwałtowność tej abstrakcji właśnie z tym myśleniem. I ja się cały czas zastanawiam, gdzie jest ten prawdziwy Ryszard? Kim on właśnie naprawdę jest? Czy on jest tym, co nam dzisiaj pokazuje? Czy jest tym, co pisze w niektórych swoich esejach o innych artystach, o innych, powiedzmy, doświadczeniach artystycznych, czy jakichś... Czy jest tym intuicyjnym, czy robi te intuicje, co w pastelach, ta niesamowita wrażliwość, wysublimowanie i taki właśnie niesamowity estetyzm. Gdzie pan jest, panie Ryszardzie? Wszędzie. No i tym chyba akcentem zakończymy to przedługie przemówienie. Dziękuję.